witajcie. Jak co niedziela w perfumach na tacy. Dzisiaj znowu miszmasz, taki powiedziałabym zimowo-wiosenny. Ostatnio zima nam znowu przypomniała o sobie, przynajmniej tutaj we Wrocławiu. Były takie dość niskie temperatury, rano się ciężko wychodziło z domu. Pewnie wszyscy wiedzą, o czym mówię, jeżeli mieszkają we Wrocławiu, a podejrzewam, że w innych rejonach Polski, tutaj Frodo mi chodzi, Głaszczego też było podobnie, nie było za ciepło. Ale nie przedłużamy, przechodzimy do naszych konkretów, czyli Eve Confidence Avon. Jedni lubią, drudzy nie lubią. W ogóle niektórzy mówią, że Avon to takie niedobre zapachy, takie w ogóle niewarte wspomnienia. Ja, jak wiecie, jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja no nie szufladkuję tak po prostu. A jeżeli chodzi o serię Eve, to moim zdaniem jest to bardzo dobra seria z bardzo ciekawymi zapachami, może nie jakimiś wydziwionymi, niszowymi, natomiast takimi noszalnymi jak najbardziej. I to jest jeden z tych zapachów, jest to waniliowo-słodka odsłona serii Eve z roku 2018. Mamy tutaj pyszną bitą śmietanę w składzie. Mamy gruszkę, którą uwielbiam. Mamy czarną porzeczkę, plumerię, czerwone owoce, jaśmin, wanilię, piżmo, dąb. Dużo właśnie tej gruszki wyczuwam z bitą śmietaną, słuchajcie. To jest trochę jak taki deser gruszkowo-śmietanowo-waniliowy, jeszcze z jakimś akcentem właśnie wanilii. Słodycz, ale nie przesadzona, taka bardzo przyjemna, przede wszystkim owocowa jak dla mnie. Kwiaty dla mnie, czy jaśmin jest bardzo słabo zaznaczony. Tutaj nie oczekiwałabym jakiegoś wielkiego wow jaśminowego, absolutnie nie. Tak jak mówiłam, przede wszystkim przyjemne, słodkie, otulające owoce. Jeżeli chodzi o parametry, to niczego sobie, zwłaszcza za tę cenę, tutaj nie ma co się czepiać. Kolejny zapach to Yves Saint Laurent Mon Paris Intensement. Taki oto flakon, w ogóle przepiękny jest to flakon. Moje srocze oko się cieszy, bo ja lubię jakieś błyskotki, wiecie, lubię różowy kolor. W ogóle powiem Wam taką anegdotę. Jak byłam w zerówce, to do tego stopnia lubiłam różowy kolor, że kiedyś wymieniłam się z koleżanką wszystkimi kredkami. W sensie wszystkie kolory jej oddałam, ona mi dała wszystkie swoje różowe i miałam same różowe kredki. Wyobrażacie to sobie? Do tego stopnia. Nieźle. To jest zapach owocowo-różany, mariaż owoców z różą. Rok 2020 to rok premiery tego zapachu. W nutach znajdziemy malinę, czarną porzeczkę, gruszkę, pomarańcze, bergamotkę, różę majową, różę bułgarską, czyli dwa rodzaje róży mamy, piwonię, bieluń, frezję, wanilię, białe piżmo, paczule, drewno kaszmirowe oraz benzoesy. Sporo jest drzewności, ale znowu, przede wszystkim owoce, malina. Malina na plan pierwszy się tutaj wysuwa. Jeżeli ktoś lubi owocowe zapachy z lekkim takim obciążeniem właśnie drzewnością, no to tutaj może się doskonale odnaleźć. To byłby nawet fajny zapach na wieczór. Gdzieś na jakieś wyjścia, nieprzesadzony, nieseksowny jakiś specjalnie, ale dość intymny, dość zmysłowy, żeby zwracać uwagę na siebie w sposób pozytywny. No bardzo przyjemne, ale mówię, trzeba lubić takie owocowe zapachy z lekką nutą cięższą w postaci właśnie akcentów drzewnych. Kolejny zapach, to znowu wracamy do Avon, to jest seria Today, Tomorrow, Always, Falling in Love with Neroli and Iris. Neroli i Iris. Wiecie co, no ja nie przepadam za białymi zapachami, za białymi kwiatami w zapachach za specjalnie. Naprawdę nie. I tutaj usiłuję się polubić tym zapachem bardziej. No ale coś mi zgrzyta. Coś mi zgrzyta tutaj. Nie jest to zły zapach. Nie jest to zły zapach, ale dla mnie to już jest troszkę za bardzo białokwiatowo. Ja lubię jednak przełamanie jakimś innym akcentem. No, tutaj mamy tak właśnie cytrusy gdzieś tam na początku majaczą, ale później cały czas białe kwiaty praktycznie. I ten zapach za bardzo się nie zmienia, przynajmniej na mojej skórze. On cały czas jest taki no białokwiatowy, no nic tu się nie dzieje. Rok premiery 2020, cytrusy właśnie w otwarciu, kwiat pomarańczy, irys, piżmo, wetyveria, benzoes.
No tak, no, białe kwiaty jak w pysk strzeli, słuchajcie, i dla miłośników białych kwiatów zdecydowanie. Jest to zapach elegancki, taki poważny dość. Ma w sobie coś higienicznego, takiego czystego, ale nie w sposób, jak ja lubię. Coś jakby przykurzanego też jest w nim. Ciężko mi to powiedzieć. Właśnie dlatego go wzięłam na tacę, żeby może jeszcze się jakoś do niego przekonać. Jeżeli nie, no to może go puszczę gdzieś w świat. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Kolejny to Maison of Venice. To jest Flower Fusion. W ogóle, kurczę, jakie to było piękne opakowanie. Gdzieś, a jeszcze mi tam stoi. Nie mogę go wyrzucić, słuchajcie. Pudełko było sama w sobie piękne z mapą i w ogóle. Flakon przepiękny, no przepiękny. Zapach niewyróżniający się, powiem szczerze. Ale znowu jest to jeden z tych przyjemnych kwiatowych woni. Jest to jedna z tych przyjemnych kwiatowych woni. No, to jest z akcentem słodkości. Róża wyczuwalna, taki różano-waniliowy po prostu. Różano-waniliowy. Nic niezwykłego, nic niezwykłego. Natomiast przyjemny. Rok 2013 to rok powstania. W składzie mamy fiołek, mamy imbir, cytrynę, frezję, różę damasceńską, jaśmin, ilang, ilang, wanilię, patchoulię i labdanum. Może lekko to labdanum rzeczywiście jest wyczuwalne, trochę właśnie podobne do koko czarnej Chanel. Teraz mi przyszło to do głowy, że to trochę łączy. Tylko tu jest jakby mniej przyprawowości, tam w koko czarnej Chanel jest taka przyprawowość, korzenność. Tutaj kwiaty, kwiaty z labdanum. I właśnie z chmurką waniliową. No, codzienniak dla mnie, nie na żadne wyjścia. Parametry takie, ja wiem, z 3 godzinki. No też nie za specjalne, szczerze mówiąc. No ale po prostu przyjemny. Ja go dostałam w prezencie i przyjemnie mi się go nosi. Kolejny to z kolei właśnie na wyjścia wieczorowe. Słuchajcie, słodziak. Słodziak imprezowy, zmysłowy, seksowny. Cold Satin Armani. I on też już jest niestety ciężko dostępny, korzenno-kakaowo-słodki. Spora doza kakao, takiego słodkiego, trochę nawet jakby Nesquik. Coś ala Nesquik. I to jest, kurczę, takie fajne. No, sporo tutaj słodkości jest. Rok 2015 to rok premiery w nutach imbir. W ogóle go nie czuję za diabła. No nie, gdzie tu imbir? Słodkość jest tak duża. Właśnie kakaowość, tu jest po prostu pierwsze skrzypce. Sorbet, gruszka, kwiat pomarańczy, no gruszkę? Okej, tu się zgodzę. Białe kwiaty oczywiście, kwiat pomarańczy, neroli, jaśmin, wanilia, kakao, pralina, patchoula. Na szczęście te białe kwiaty właśnie w tym przypadku mi nie przeszkadzają zupełnie, bo one są właśnie przykryte tą chmurką praliny, wanilii, kakao, tych apetycznych nut, tych słodkich, apetycznych nut, ale nie jest to zapach właśnie taki jak Pink Sugar Aqualina, taki wiecie, bez drugiego dna, absolutnie nie. On ma swoje właśnie taką, no taką głębię, takie drugie dno, taki akcent, pazurek, że świetnie się nada właśnie na wieczór, na imprezy, na jakieś wielkie wyjścia. No, ale to jest taki seksowno-zmysłowy zapach, to nie jest takie, wiecie, lelum po lelum. Bardzo, bardzo fajne. Kolejny to też zapach białokwiatowy, słuchajcie, ale znowu na tyle osłodzony, że mogę z nim przeżyć. To jest Linter di Givenchy, to jest woda toaletowa. Tuberoza, bardzo mocno wyczuwalna tuberoza. Mak w składzie, kwiat pomarańczy, piżmo, patchoula, wetyveria, rok powstania 2019. Te białe kwiaty są, ale nie są nudne, znaczy one są takie trochę, no właśnie, jakby to opisać, tak fajnie zmieszane, też jest w nich słodycz jakaś taka, nie ma suchych, dusznych, pudrowych białych kwiatów, tej odsłony nie lubię, białokwiatowości, natomiast taka słodsza właśnie odsłona jak najbardziej mnie zadawala. Spośród zresztą białych kwiatów chyba najbardziej lubię tuberozę. Ona tutaj jest właśnie głównym akcentem. Z tego powodu nie narzekam, ale wiecie, nie pałam największą miłością, ale lubię, czasami mam nastrój na ten zapach, wtedy go używam i
Chciałam właśnie w tym tygodniu sobie odświeżyć znajomość z tym oto gagatkiem. Ostatni zapach to już z kolei totalnie moje cup of tea. To jest Jean Paul Gaultier Label. W ogóle ten flakon, słuchajcie, ten flakon, no. Waniliowo-owocowy. Waniliowo-owocowy słodziak i to jest właśnie znowu jeden z tych zapachów na wieczór. O, zawleczka. Zawleczka się zdejmuje. Psz, wybucha. Gęsty. Ulepny trochę. Intensywny. Ale mocno właśnie owocowo-waniliowy. Znowu, tutaj mamy gruszkę, bergamotkę, nuty kwiatowe, skórę, której też nie wyczuwam. Są takie nuty, których ja w ogóle nie czuję. Może ktoś z bardziej sprawnym nosem by wyczuł, ja nie. Wanilia, wetyweria, bursztyn, piżmo. No wanilia pewnie, że tak. Gruszka pewnie, że tak. Gdzieś tam te kwiaty majaczą pewnie, ale dla mnie to przede wszystkim jest słodziak owocowy. Dość intensywny. Dość mocne parametry, więc jakieś imprezy, jakieś wyjścia, nie wiem, wieczorne, wiecie, do Małej Czarnej, do jakichś szpilek czy coś, to jak najbardziej to się sprawdzi. Moc ma też zadowalającą, no około 5 godzin spokojnie się potrafi na mojej skórze utrzymać. Więc tak, tak wygląda moja taca na ten tydzień. Zapraszam do zostawiania po sobie śladów w komentarzach, a ja tymczasem życzę miłej, spokojnej niedzieli lub innego dnia, w którym to oglądacie. Pa!